jaką zimę mamy za oknem. Mega mnie to zaskoczyło, w ogóle się nie spodziewałam, że jak wiecie, odsłonię okna, to ujrzę taki zimowy krajobraz, ale jest cudownie, biało, cały czas pruszy śnieg. Zobaczcie, cały parking zasypany, więc no... Zima, zima. A zobaczcie, ile jest śniegu na parapecie. Mega. Super. Brakuje jeszcze tylko słońca, ale i tak jest cudownie. Jak właśnie jest taka zima, że jest śnieg, jest biało, no to taką zimę to... Tak, tak, to ja lubię. Ale ekstra. Jak jest taki piękny, zimowy krajobraz w mieście, to znaczy, że w górach już jest w ogóle zima, a to oznacza jedno, nart, deska. Słuchajcie, nie mogę się doczekać. Dobra, idę robić sobie kawę, idę robić śniadanie i będziemy dalej podziwiać tą piękną zimę z okna. Witajcie w zimowym vlogu. To już jest ostatni vlog przed vlogmasem. Nie wiem, czy będę nagrywać codziennie filmy vlogmasowe. Nie wiem, jak to wszystko pogodzę z pracą i z innymi obowiązkami, ale na pewno tych filmów będzie więcej niż standardowo. No, więc tak. Ja dzisiaj, słuchajcie, zaczynam dzień od pysznego śniadania. Jeszcze dzisiaj nie mamy diety, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie, ale planowaliśmy z Michałem wyjazd na dłuższy weekend, ale... Trochę nam się posypały plany, więc zostaliśmy, a już nie było jak, wiecie, anulować tej diety, tak żebym miała, wiecie, i poniedziałek i we wtorek, więc mieliśmy teraz 4 dni bez diety, ale spoko, bo tak jak widzieliście, coś sobie pogotowałam, zjadłam coś, na co miałam w danym dniu i w danym momencie ochotę, więc super. Dzisiaj zrobiłam sobie zwykłą, białą, pszenną bułę z masłem i z miodem. Powiem Wam, że uwielbiam takie śniadanie właśnie w taką zimową aurę, oczywiście kawa do tego. Robiliśmy teraz sobie przez 3 dni taki detoks od porannej kawy. Najpierw była herbata, potem była kawa. Ale dzisiaj totalnie kawa musi wjechać, bo słuchajcie, jest prawie 10:00. Ja dzisiaj spałam jak zabita, dlatego że wczoraj udało mi się w końcu dostać do lekarza, bo ja już nie byłam w stanie funkcjonować z bólem mojego kręgosłupa. Był taki moment, że było lepiej, wróciłam do treningów, ale chyba tymi treningami sobie troszeczkę pogorszyłam. No i już naprawdę ruszałam się jak kaleka, ten ból mi tak doskwierał, że nawet jak wiecie, coś tu nagrywałam, nie widziałam jak mam stać, nie mogłam się skupić. No to była masakra. Dzisiaj jeszcze mnie trochę boli, ale powiem Wam, że po jednym dniu na lekach, mam tu cały zestaw lekarstw, maści, jakichś różnych wynalazków, czuję delikatną ulgę, a przede wszystkim właśnie to, że w końcu mogłam spać, nie kręciłam się, wiecie, z boku na bok, nie wiedząc jak się ułożyć, żeby ten ból aż tak nie doskwierał i żeby można było zasnąć, więc dzisiaj się tak, słuchajcie, wyspałam, obudziłam się taka happy wręcz, bym powiedziała, no i patrzę, godzina 9:30, jeszcze nim się, wiecie, pozbierałam z łóżka, wytuliłam pieski, no to już mamy praktycznie no 10:00 godzinę. No więc co, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj myślę, że będzie taki domowy vlog, dlatego że raczej nie wybieram się nigdzie w taką pogodę, co najwyżej na spacer z pieskami, które też nie są chętne na wychodzenie w taką zimnicę. Już teraz ich ubieram, wiecie, warstwowo. Jest i sweterek, i kurteczka i dalej, wiecie, się trzęsą. Figa to w ogóle już jest taki zmarzł, że nawet w domu muszę ją ubierać w sweter. No ale cóż, taka kolej rzeczy, zima też musi być, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że ta zima będzie zimowa, będzie biała, no i że uda nam się w tym roku mieć białe święta, słuchajcie. No, i tak to właśnie teraz wygląda. Najważniejsze, żeby było ciepło, żeby byli zawinięci w kocyk i tak wyglądają nasze poranki, tak wyglądają nasze wieczory, nie pieski? Figulku? Moje śliczne piesełki, tak? Zimno w dupkę. Trzeba w kocyk zawijać pieski. Tak. Do śniadania włączam 2 nowe odcinki, ponieważ jest nowy sezon Ślub od pierwszego wejrzenia Australia. Ogólnie jest 5 sezonów, to już jest w sumie sezon 10 na Playerze, więc jeżeli lubicie tego typu programy, to no nie wiem, ja się tak wkręciłam, że jak tylko jest nowy sezon, to też na bieżąco oglądam. Więc chwila chillu, do śniadania, do kawy. No i słuchajcie, też dzisiaj chcę pochować już te wszystkie dyniowe, jesienne ozdoby. Chcę posprzątać mieszkanie i jak Michał wróci z pracy, obiecał mi, że przyniesie mi już wszystkie kartony ze świątecznymi ozdobami, więc zrobimy jakiś przegląd.
bo jestem nawet ciekawa, co tam mam, bo słuchajcie, nie pamiętam. I może coś by trzeba było jeszcze dokupić, zobaczymy. Okej, kochani, ogarnęłam się, zrobiłam to, co miałam zrobić i najwyższa pora ogarnąć mieszkanie. Chciałabym sobie, tak wiecie, posprzątać, przygotować już wszystko na najbliższe dekorowanie. Dekoracje świąteczne zostawię sobie na pierwszy vlogmas, tak żebyśmy mogły sobie razem dekorować mieszkanie. To już będzie taki właśnie fajny wstęp do vlogmasu, do klimatu świątecznego. No i tak muszę czekać, aż Michał przyniesie mi te wszystkie kartony, żebym mogła w ogóle to wszystko przejrzeć, tak jak Wam mówiłam, ale stwierdziłam, że najpierw zabiorę się za swoją szafę, w której, słuchajcie, nic się już nie mieści, wszystko się z mojej szafy wysypuje i mam jakiś problem, słuchajcie, żeby rozstać się ze swoimi rzeczami. Już dawno Wam obiecałam, że będę wystawiać coś na Vinted i ciężko mi to idzie, ale słuchajcie, naprawdę bez skrupułów, bez sentymentów, dzisiaj ogarniam, część rzeczy wystawię na Vinted, w najbliższym czasie, w najbliższych dniach będę coś tam jeszcze wrzucać, bo wszystkiego na pewno dzisiaj nie ogarnę. No i chciałabym już spakować tą paczkę do fundacji, dlatego że w tym tygodniu albo na początku przyszłego tygodnia Michał będzie jechał do Bielska, my właśnie współpracujemy z tą fundacją w Bielsku. No, więc taki jest plan. Trzymajcie kciuki, żebym znowu nie zrobiła tak, że coś powyciągam, potem schowam to do szafy, bo potem finalnie i tak w tym nie chodzę, słuchajcie, albo coś jest na mnie za małe już. No ile można czekać? A wiecie, jak to jest, a schudna jeszcze. Nie, już nie chcę tak robić, słuchajcie, chcę mieć rzeczy, w których chodzę, które mi pasują do reszty stylizacji, żeby zostało to, co mi pasuje i na co mam pomysł, jeżeli chodzi o moje stylizacje. A wiadomo, jak teraz pracuję z domu, to tych stylizacji na co dzień też, wiecie, tak jakby no nie siedzę w domu, wiecie, w marynarce, w jakichś eleganckich spodniach czy sukience. Czasem na potrzeby jakiegoś spotkania online coś tam wrzucę na chwilę na siebie, ale to nie jest tak, jak było wcześniej, kiedy codziennie jeździłam do pracy, codziennie, wiadomo, trzeba było jakoś w biurze wyglądać. Teraz to wygląda trochę inaczej, ma to swoje oczywiście plusy i minusy, no ale tak jak mówię, moja szafa pęka w szwach, a jest dużo fajnych rzeczy, które na pewno kogoś jeszcze ucieszą, więc do dzieła. Wzięłam pieski na spacer. Niech pokorzystają trochę ze śniegu. Figulku, poczekaj trochę na nas. Myszko! No poczekaj, kto jest cały w śniegu? Coś czuję, że po powrocie trzeba będzie zrobić jakąś kąpiel w wannie. No kto jest takim szczęśliwym pieskiem? Kto jest taki zimowy pies? A tak nie chcieli iść, a zobaczcie, jaka figa szczęśliwa, jak biegnie po tym śniegu. Smycz na maksa rozwinięta. 8 metrów swobody. Nie, Duńcia? Szczęśliwe pieski, że jest śnieg? Ale jest pięknie, słuchajcie. Jest, słuchajcie, radość. Skręciliśmy z tej ścieżki. Idziemy pobiegać po śniegu. Zostaw, figulku, ten śmietnik. Chodź tutaj. Chodź, chodź. No, kto jest szczęśliwym pieskiem? Zima! Figuniu! Edi, gonisz figę? Chodź, gonimy. Gonimy figę. Zabawa! Przygotowałam sobie tutaj rzeczy, które jako pierwsze wystawię na Vinted, więc będzie kilka sweterków,
jakieś dresy, dżinsy, chyba dżinsowa sukienka też się jakaś znajdzie. No i ogarnęłam duży pokój, pochowałam już te dynie. No i tak, więc pokój gotowy na dekoracje. W ogóle to wyrzuciłam moje storczyki, powiem Wam szczerze, bo już tak nie wyglądały. Te korzenie wychodziły z doniczek, ja się na tym nie znam, nie umiem tego przesadzać, więc stwierdziłam, że już nie chcę storczyków. One i tak kwitną, wiecie, od święta, więc nadszedł ich koniec i kupiłam kilka nowych, ładnych kwiatuszków w Biedronce, były chyba za dyszkę, więc mam taki nowy parapet w dużym pokoju i bardzo, bardzo mi się to podoba. Za oknem, zobaczcie, no zima w pełni cały czas. Pruszy śnieg, widzę dużo dzieciaków z sankami, więc no jest fun. Jest pierwszy taki konkretny śnieg i wszyscy widzę korzystają. Tak, pieski? Są i moi kocykowcy. Tak, pani wam poskładała kocyk i nie ma się w co zawinąć. Zimno? Zimno pieskowi, tak? Zmarzła dupka na dworze? No, ale słuchajcie, jeszcze Michał mi też kupił ostatnio taką gwiazdkę. To jest jakby taka lampka, więc chyba sobie ją zaraz poskładam i to będzie pierwsza świąteczna dekoracja, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. I albo to postawię w dużym pokoju na parapecie, bo też będzie fajnie wyglądało. I nie wiem, czy sobie drugiej jeszcze nie kupię do sypialni, też właśnie na parapet, żeby postawić, taki fajny klimat się zrobi. Więc składam, zobaczymy, jak to wygląda, czy to fajne, czy nie. I jak coś, to poproszę Michała, żeby kupił mi jeszcze jedną. Słuchajcie, orbitraka w drugą stronę, no bo na razie i tak nie ćwiczę i chyba tak jest lepiej. Jakoś tak stopił się w kącie i nie stoi tak, wiecie, na wejściu, na tym oknie. Super, bardzo mi się podoba ta gwiazdka. O, już się nie mogę doczekać, aż stanie tutaj choinka, aż wyciągnę wszystkie dekoracje. Mega fajnie. Nie, figulku? Podoba Ci się? Ty jesteś takim moim małym pieskiem. Ja, słuchajcie, czasem na nią patrzę i ja nie wierzę w to, że ona jest taka malutka. Ediego zawsze mieliśmy za małego pieska, a to jest pół Ediego. Taki maluszek, taki malutki piesek, tak, myszko? Odpalam jeszcze mój nowy sprzęt i postanowiłam, że wymienię firanki w sypialni na te stare, ale te są, wiecie, skrócone na odpowiednią długość, a tamte ściągnę i zaniosę do krawcowej, żeby mi skróciła. Więc zobaczymy, albo te już zostaną na święta, albo potem sobie tamte wypiorę i powieszę takie świeżutkie. Co do, słuchajcie, tego sprzętu, bo widziałam, że posypały się komentarze pod ostatnim vlogiem. Ja jestem bardzo zadowolona. Poza tą koszulą bawełnianą, z którą było kilka problemów, jak widzieliście, to dżinsy, koszula dżinsowa, taka mega zagnieciona. No słuchajcie, wszystko wyprasowało mi rewelacyjnie, więc jestem bardzo zadowolona i jest mega różnica. I on ma tutaj też taką opcję maxi, czyli taki mocniejszy wyrzut pary. Natomiast to żelazko, czy tam ten generator pary, ma jakiś czujnik, który sam dobiera temperaturę do odpowiedniej tkaniny, więc nie trzeba nic regulować. To jest Philips, słuchajcie, naprawdę bardzo fajny. Pytałyście też mnie o cenę, 699 zł chyba za to daliśmy, był przeceniony chyba z 1000, jakoś tak, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny sprzęt, więc powiem Wam szczerze, że pracuję teraz z przyjemnością. Więc chwila od stresu przy żelazku, jak to Michał mówił, że się odstresowuje prasując, więc może ja też się odstresuję. I zajmę się teraz sypialnią, a dzieciaki cały czas coś ode mnie chcą. Najlepiej by pani usiadła i przytuliła, prawda? No i pogłaskała, ja wiem. Ojej, jakie biedne pieski. Thank you.
No i mamy to, słuchajcie, stare, nowe, nowe, stare, ale zawsze cieszą, więc no jakoś tak inaczej z tymi firankami, bo mają inny wzór. No i są idealnie skrócone, więc nic mi się tutaj nie szwenda po podłodze, co też mi się podoba. No i też mówiłam Michałowi, że jak da radę, żeby podjechał i kupił mi tą gwiazdkę, bo będzie tutaj super na parapecie wyglądała. No i zrobi taki fajny właśnie zimowo-świąteczny klimat w sypialni. Znalazłam w ogóle, słuchajcie, jak robiłam przegląd szafy, mój szlafrok z myszką mini, z Home & You, chyba 2 lata już ma, ale jest taki fajny, cieplutki, milusi, więc zaraz puszczam go do prania. Będzie idealny na takie zimowe wieczory, więc tutaj mam już praktycznie wszystko ogarnięte poza tą komodą, słuchajcie. Tu jeszcze stoją moje kalendarze adwentowe, które też czekają na rozpakowanie i poukładanie, no i na otwieranie we Vlogmasie, no i moje zakupy z Black Friday, muszę to ogarnąć po prostu tutaj wszystko. I pamiętacie, miałam tutaj kwiatka, którego uśmierciłam, to był chyba skrzydło kwiat, i miałam kupić coś nowego i wiecie co, stwierdziłam, że nie będę kupować, kupię ładną gwiazdę betlejemską, tą taką, wiecie, czerwoną, będzie ładnie tutaj wyglądać i też zrobi taki świąteczny klimat. I jeszcze Michał też wpadł na pomysł, żeby kupić małą żywą choinkę tutaj, też jakieś lampki na nią nałożyć, jakieś bombki, też byłoby fajnie, więc się zastanowię, albo będzie jakaś mini choinka, albo właśnie będzie ta gwiazda betlejemska. No, więc jestem zadowolona z siebie, jestem zadowolona z dzisiejszego dnia, idę sobie zrobić coś jeść, słuchajcie. Dobra, kochani, czas coś zjeść, bo od śniadania nic nie jadłam, a słuchajcie, jest 15:30. Ból jak ręką odjął, a to dopiero drugi dzień leczenia, więc jak widzicie, skacze jak sarenka, ale powiem Wam, że od razu jestem taka happy. Zjem sobie serek proteinowy ze skyrem z Go Active z Biedronki. Są bardzo dobre. Mam smak brzoskwiniowo... Brzoskwinia z marakują, o! Oczywiście mam tu też mojego figielka, bo jak tylko usiadłam, to już wszyscy się patrzyli, czy w końcu przytulę i wezmę na kolana, no bo cały dzień coś robię. Więc czas coś zjeść i słuchajcie, zrzucam to, co dzisiaj nagrałam, zobaczę, ile tego wyszło. No i będę czekała na Michała, aż przyniesie mi moje ozdoby, tak jak Wam obiecałam, zrobimy przegląd świątecznych dekoracji moich. A jeżeli chodzi o, słuchajcie, filmy, to też trochę się zastanawiam, jak to będzie wyglądało ten Vlogmas, bo... Ten vlog, który poszedł we wtorek, czyli ten ostatni, to wyobraźcie sobie, że film zgrywałam na YouTube 2 dni. Normalnie film zgrywa się 2-3 godziny. Kiedyś jak miałam stary aparat i ta jakość była gorsza, to film się zgrywał, słuchajcie, 15 minut. No wiadomo, teraz jest jakby większy plik, więc trwa to trochę dłużej, ale ja się już bałam, że po prostu nie zdążę Wam wrzucić filmu na wtorek, ale na szczęście się udało. Wieczorem jak szłam spać, to było jeszcze 25%, żeby się cały załadował. No i rano wstałam pierwsze, co patrzę, jest, zgrał się, możecie oglądać. Figielku, to nie jest dla Ciebie, Sarek. Ty właśnie zjadłaś swoje jedzonko. I zastanawiam się, czy to nie jest kwestia Black Friday, Black Weekend, Cyber Monday, czy jak to się tam wszystko nazywa. I po prostu internet był totalnie przeciążony. Czy coś mamy z internetem? Chociaż powiem Wam, że już zmieniłam internet, płacimy chyba, nie wiem, 130 zł miesięcznie za internet, no bo dużo korzystamy. Wiadomo, że ja ogarniam YouTube, więc potrzebuję szybki internet, potrzebuję też dużo, nie wiem, giga, chyba tak to się mówi, ja w ogóle się na tym nie znam. No i też dużo oglądamy Netflix, jakiś player i tego typu rzeczy, więc ten internet nam naprawdę mega schodzi. No i tak, no i słuchajcie, zastanawiam się, jak to będzie z Vlogmasem, czy mi się uda tak, wiecie, nagrywać jednego dnia, od razu to zgrywać, więc chyba zrobimy Vlogmasa co drugi dzień. Dajcie w ogóle znać, czy tak w miarę moich możliwości, raz będą codziennie, raz będzie jakaś mała przerwa, czy wolicie cyklicznie, na przykład co drugi dzień, więc zostawcie komentarz, żebym wiedziała też, jak Wy chcecie, jak Wy lubicie, a ja zabieram się za jedzenie. Pysznie to jest naprawdę. Jest takie gęste, syte, więc na drugie śniadanie albo właśnie jakąś szybką przekąskę idealne. Kochani, wczoraj Michał tak późno wrócił z pracy, że już było ciemno i stwierdziłam, że bez sensu, pokażę Wam dzisiaj wszystkie ozdoby, jak będzie jasno. Więc mam tu kilka kartonów, mam tu jakiś też worek. Szczerze mówiąc, w ogóle nie mam pojęcia, co tam jest. I Michał się ze mnie śmiał, jak zaczął przynosić te kartony i mówi: tak, a ty chciałaś jeszcze jakieś ozdoby kupować, a tyle tego masz. Więc zaraz sobie przejrzymy, zobaczę, co jest i czy wszystkie dekoracje będę wyciągać. Aż sama jestem ciekawa, bo tak jak mówię, nawet nie pamiętam, co tu jest, a trochę tego jest, jak widać. Śnieg dalej za oknem, więc piękna zimowa aura. No to co, robimy
przegląd ozdób. Dobra, kochani, mam kartony. Obstawiłam się tutaj wszystkim, więc po kolei będę wszystko wyciągać. I tak podejrzewam, że jeden albo nawet półtora kartonu to są ozdoby na choinkę, których nie będę teraz wyciągać. Poczekam do weekendu, jak będziemy ubierać choinkę. Dobra, mam tutaj wianek, który jest z takimi lampkami. O, jeszcze świecą, zobaczcie. I ten wianek kupiłam w Pepco chyba 2 lata temu. Jest bardzo ładnie wykonany, nie był drogi. Praktycznie wygląda, jakby był wykonany z prawdziwych gałązek. I położę sobie go tutaj na stoliku, na tej drewnianej podkładce. I w środek włożyłabym taką dużą świecę. Więc i tak nie uniknę jeszcze jakichś małych świątecznych zakupów, bo nie mam takiej dużej świecy, a to będzie ładnie wyglądało tutaj na stoliku. Kolejny wianek, dostałam go chyba też 2 lata temu, jest ręcznie wykonany, bardzo ładny w kolorach, które właśnie pasują do kolorów dekoracji, jakie będę robiła w mieszkaniu, czyli biel i czerwień. Chyba jednak czerwień dla mnie jest takim najbardziej świątecznym kolorem i lubię tą czerwień we wnętrzu. Natomiast ten wianek powieszę sobie na drzwiach od wewnętrznej strony. Z zewnętrznej strony nigdy nic nie wieszamy, jakoś wolę, wiecie, dekorować mieszkanie od środka, tam gdzie ja widzę te dekoracje, które też będą cieszyły oko. Bardzo, bardzo ładny wianuszek. O, mam tutaj już, słuchajcie, taką bombkę ze świeczką w środku. Nie, to już niestety nie świeci, więc będę musiała wymienić baterię. Baterię też podejrzewam, że będę musiała dokupić. Natomiast to bardzo ładnie wygląda i też w tamtym roku stawiałam to na parapecie. Ale teraz tak się zastanawiam, że to też by fajnie wyglądało w tym wianuszku. O, super. Może tak to wykombinuję. No ale jednak co prawdziwa świeczka, co prawdziwy ogień, to żadna sztuczna nie robi takiego klimatu. Mam tu też takie małe mikołaje, które też gdzieś zawsze poustawiam. Raczej nie rozstawiam właśnie tak po całym mieszkaniu dekoracji, tylko robię takie, wiecie, konkretne miejsca z dekoracjami, wtedy jakoś tak wydaje mi się, że jest to uporządkowane, nie ma takiego bałaganu i nie jest tak wszystko obstawione, tylko tak, no nie wiem, jakoś tak bardziej mi się podoba. No i tutaj, słuchajcie, już mam głównie jakieś jeszcze drewniane ozdoby choinkowe, jakieś narty, jakieś takie gwiazdki, więc na razie nie będę tego wyciągać. Dobra, powiem wam, że zaraz się okaże, że wcale nie ma tego tak dużo, jeżeli chodzi o dekoracje niechoinkowe. O, właśnie, tutaj mam też takiego większego mikołaja i jeszcze jednego małego. Bardzo fajne są te mikołajki i one chyba pierwszy raz pojawiły się w sklepie Jula, a teraz widziałam nawet w Biedronce są. I takie zwykłe, mniejsze, większe i te takie na teleskopowych nogach, które można gdzieś postawić. Więc no nie wiem, bardzo mi się podobają te skrzaty, mikołajki, zwał jak zwał. Muszę tylko zastanowić się, jak to wszystko udekoruję. Tu mam też takiego renifera. Zazwyczaj gdzieś go wieszałam tak o za szyję, że tak powiem. Ale zobaczę, gdzie znajdę na niego miejsce. Jeżeli nie znajdę, to po prostu zawieszę go na jakiejś gałązce, na choince. Też będzie fajnie wyglądało. No i tutaj mam kilka, o, żebym nic nie potukła, takich właśnie ozdób z kamionki. Taką gwiazdkę. O, i tutaj na tej gwiazdce siedzi renifer. No i drugi już taki cały reniferek. Tak z reguły to razem stawiałam. No, fajnie, fajnie. O, i słuchajcie, mam tutaj tą dużą kulę. O. Uwielbiam takie kule i ona nie tylko jest sama w sobie ozdobą, natomiast też nie wiem, czy te baterie będą działały. O, widzicie, można to włączyć i wtedy tutaj migocze niby taki ogień w kominku. No i ta kula sama się rusza, czyli cały czas ten śnieg jest, wiecie, taki wzniecony, nie trzeba trząść tą kulą. Natomiast ona delikatnie hałasuje, więc jak jest taka cisza w pokoju, albo jak ja już to usłyszę, to mnie to drażni, więc z reguły nie włączam tego. I chyba jeszcze ona gra. O! Taka pozytywka. Więc macie 3 opcje. Grające, tylko efekt śnieżny i tego kominka, albo po prostu wyłączone
i samo w sobie jest ozdobą. Bardzo fajne. To też ze sklepu Jula. Jest dużo takich fajnych, oryginalnych ozdób. Mam też tutaj taką małą kulę. To chyba w tamtym roku Michał kupił. Jest też fanem takich śnieżnych kul. Powiem Wam, że gdybyśmy mieli miejsce, albo mieli jakieś, nie wiem, no może większe mieszkanie, to też podoba mi się zbieranie kul z różnych podróży. Nie tylko magnesów, które w ogóle... Nie wiem, pozbierałam z lodówki przy jakimś tam malowaniu i do tej pory nie powiesiłam, jakoś mi ich nie brakuje. Ale takie kule też fajnie wyglądają z różnych stron świata. I mam tutaj, słuchajcie, też taki kominek, domek. Jak wiecie, kupiłam sobie też taki domek, tylko nie na świeczkę, a na baterię świeci z Zary Home. No i tu jest taki mniejszy, ale on już jest na podgrzewacz na świeczkę. Też bardzo, bardzo fajne. No i co? I tutaj już mamy resztę dekoracji choinkowych, czyli jakieś takie gwiazdki na choinkę, bombki, więc w tym roku też będzie królował czerwony kolor. I ostatni karton. No i słuchajcie, tutaj też mam masę ozdób choinkowych i tutaj już chyba też nie ma nic więcej, jeżeli chodzi o takie, wiecie, niechoinkowe ozdoby, lampki, no same dekoracje, też takie gwiazdki właśnie białe, takie a la z lnu, pełno bombek, te drewniane ozdoby, które bardzo lubię, to taki renifer, o, coś takiego, jeszcze jedne narty, w ogóle te narty dostaliśmy od znajomych chyba 2 lata temu, nie było deski, więc i ja jako narciarka, ale Michał mimo tego, że jest snowboardzista, też dostał narty. No i tyle, słuchajcie, pełno ozdób mam na choinkę, naprawdę pełno, więc myślę, że na pewno coś bym jeszcze upolowała, może wybiorę się jutro na jakiś objazd po sklepach typu Teddy, Pepco, Kik, dlatego, że mam tutaj też te 2 lampiony, które stoją na podłodze, natomiast w związku z tym, że będzie tutaj w kącie stała choinka, to te lampiony przeniosę sobie tutaj na komodę i też widziałam chyba w Teddym są woreczki z szyszkami i też tak myślałam, żeby, wiecie, podsypać szyszkami, może jakimiś małymi bombkami i też zrobić w tych lampionach taki świąteczny klimat, skoro one będą stały tak na górze tutaj na komodzie, to też to będzie fajnie wyglądało, tylko na pewno będę musiała kupić albo wtedy sztuczną świeczkę, żebym się nie bała, że wiecie, coś tam się wydarzy, albo po prostu taką wysoką świeczkę, żeby, no właśnie, żeby się o nic nie martwić. Co moja asystentko? Marudo moja. Za każdym razem, słuchajcie, jak odpalam kamerę, ona jest koło mnie, patrzy na mnie, wiecie, takim przeszywającym wzrokiem. No chodź tutaj do mnie, chodź się pokaż. Siedzisz na kanapie i co? Figulek. No, jak tam zmarzluszku w sweterku, co jednak idziesz do mnie? No to chodź tu szybciutko, chodź. W ogóle słuchajcie, dajcie znać, gdzie kupię takie małe sweterki. Mamy tylko jeden sweterek, który upolowałam w tamtym roku. Zaraz jak figulka się u nas pojawiła, bo nie mogłam nigdzie znaleźć ciepłej kurtki, a figula pojawiła się u nas właśnie w grudniu, w zimie, więc potrzebowaliśmy jakiekolwiek ubranko. No i w sumie dalej jest dobre. Trochę nabrałam masy, ale ogólnie rozmiar dalej pasuje. I słuchajcie, wszędzie gdzie szukam sweterków, to te sweterki w najmniejszym rozmiarze to jest taki rozmiar Eduncia. A wiecie, ona jest taka mini, mini, mini. No albo jak już znajdę coś takiego mikromałego, to słuchajcie, taki mały sweterek kosztuje prawie 150 zł. A wiecie, jak sweterek, jak to będzie zaraz wyglądało, trochę szkoda mi kasy. Wolałabym kupić 2-3 tańsze niż jeden droższy. Co kluseczko moja? Piesek idealny do ręki, tak? Dobra, kochani, kończę tego vloga. Widzimy się już w kolejnych vlogmasowych filmach. W kolejnym filmie będziemy dekorować mieszkanie. No i może jeszcze jakieś świąteczne zakupy. A, słuchajcie, jeszcze mam przecież ten worek. Zapomniałam o nim. Czekaj, figulku. Co ja tutaj mam? To jest, słuchajcie, tak zaplątane, że muszę rozerwać. A, zobaczcie, mam tutaj tego dużego skrzata. On jest właśnie na tych teleskopowych nogach. O, nie wiem, czy to teraz złożę. Widzicie? Może być takim małym skrzatem. A możecie te nogi... O, rozwinąć na
Na maksa jest taki duży i zawsze go stawiałam tutaj też w kącie, przed choinką, właśnie zamiast tych lampionów. I też fajnie by wyglądał jeszcze jeden, taki, żeby nie stał samotnie. Więc mamy takiego skrzata. O, i tak go nie widać. No i mam poduchę, którą kupiłam też w tamtym roku, chyba w Half Price'ie. O, taka poduszka ho, ho, ho. I z jednej strony są białe napisy na czerwonym tle, a z drugiej czerwone na białym. Więc też poduszki. Właśnie, na pewno muszę jechać do Ikei po czerwone poduszki, bo chyba też mam tutaj poduchy z zeszłego roku i kupiłam je Pepco. One są bardzo fajne, ale one są takie sweterkowe i one już nie wyglądają. A jeszcze znając talent moich piesków, które uwielbiają wszystko drapać, to zaraz będzie wyglądało tragicznie, ale to już nawet nie o to chodzi. Ale wiecie co, ostatnio miałam sweter, ten taki mój biały, w te warkocze i niestety, ale Fika zahaczyła tak pazurkiem, że nie mogliśmy w ogóle jej wyplątać z tego swetra, więc niestety, ale sweter trzeba było, wiecie, wyciąć jej tego pazurka, więc sweter poszedł na straty, no bo ważniejszy był pazurek, figurka. No i tutaj też się boję, że mogłaby się zaplątać, nie będzie nas w domu i dojdzie do jakiejś tragedii, więc nawet tych poduszek nie wyciągam. Te poduszki chyba trzeba się z nimi rozstać, figurku, bo one naprawdę nie wyglądają za dobrze, więc więcej nie kupuję takich robionych, jakby wiecie, na drutach sweterkowych poduszek, tylko gładkie. I z tej strony one są takie welurowe, a wszystkie poduszki, które mam tutaj, są welurowe. No chodź tu do mnie, chodź, chodź, chodź. Wszystkie są welurowe i chyba podjedziemy do Ikei też z tej linii Sanel, chyba się nazywają. Kupiłabym sobie czerwone, bo mam jeszcze dwie beżowe. Do tego właśnie ta podusia ho, ho, ho i też będzie ładnie wyglądało, bez jakiegoś takiego, wiecie, z jakiejś przesady. Tak, figula? Podoba Ci się, że będzie świąteczny klimat w domu? No fajnie by było jeszcze taki sweterek świąteczny dla Ciebie upolować. Dobra kochani, to już naprawdę wszystko, więc dzięki za to, że byliście w kolejnym filmie ze mną. Zapraszamy z figurką na vlogmasy. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!